AI jest narzędziem, nie jest bronią. Liczy się intencja użytkownika. Błąd nie leży w technologii, ale w tym, kto jej używa. Stoimy w momencie przełomu lub też rozłamu kulturowego. To nie będzie patetyczny tekst, mówienie o takich rzeczach z perspektywy osoby mieszkającej w Europie jest dalekie od doświadczeń ludzi mieszkających w Chinach. Od kilku tygodni pracuję w agencji reklamowej. Paradoks osoby pracującej przy reklamach polega na tym, że AI proponuje mi oglądanie reklam, w których pracuję. YouTube pokazuje mi reklamy, nad którymi pracowałem tydzień temu. Jest to o tyle dziwne, ponieważ nie logowałem się na moim służbowym komputerze na żadnym mailu, YouTubie, czy też Facebooku. Czy to możliwe, że AI używa mojego telefonu i wie, co robię? Algorytmy matematyczne z założenia powinny być bezstronne. Zamiast tego zamknęły mnie w klatce reklam. Algorytmy, jeśli to słyszycie, uwolnijcie mnie od oglądania w kółko tego samego przez cały dzień. W projektowaniu produktów z sektora beauty zaczynają wymykać się spod kontroli. Jak sami Państwo widzą, na przedstawionych projektach nie widać żadnej adnotacji co do tego, na kogo przeznaczony jest produkt. Może to prowadzić do niezręcznych sytuacji, w których Pan zainteresowany czarnym opakowaniem żelu pod prysznic wróci do domu, by zaraz odkryć, że zakupił szminkę klasy premium o kolorze burgundowym. Czy tego właśnie chcą producenci? Ośmieszać swoich klientów?